I dzisiaj mówię o tym, o czym nikt nie mówi. Dzisiaj mówimy o tym, że miasto trzeba przygotować również na sytuację, nie tylko, że będzie raj i bezpiecznie, tylko przygotujmy się na sytuację kryzysową. Jest to członek partii politycznej, który dostał polecenie kandydowania z list partyjnej w ramach koalicji politycznej. Przyjęliśmy to ze skutkiem, no ale trudno. Pełne budki z piwem są tych, którzy mają rację. Natomiast problemem jest wtedy, kiedy musimy się dogadać i znaleźć wspólną płaszczyznę. I to jest najtrudniejsze. Taką mam naturę, chociaż czasem najlepiej o tym wychodzę, natomiast taką mam naturę, że rozmawiam osobiście, staram się utrzymywać ten kontakt, relacje. Czasami to jest bardzo trudne, że nasze środowisko jest niezależne. Niezależny od żadnych układów politycznych, gospodarczych. Te boty? Kandydata są nie, to, że, to, że to, co, to, co robimy. Naszym oczkiem w głowie jest wzmocnienie roli rad dzielnic. Dobrze się ze sobą czujemy, lubimy to robić. To jest wielka, fantastyczna rzecz pracować i wymyślać i służyć ludziom. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Dzień dobry w programie Gość Dnia. Gościem dnia w studiu 24 Gliwice jest Kajetan Gornik, kandydat na prezydenta Gliwic z Komitetu Nowy Ratusz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zamienił Pan energię dla Gliwic w Nowy Ratusz. To taki trochę dziwny ruch, tak mi się wydaje. Zważywszy na to, że energia dla Gliwic już była takim rozpoznawalnym ruchem społecznym, stowarzyszeniem zarejestrowanym. I właściwie po co ten Nowy Ratusz zamiast energii dla Gliwic? Nie, ruch społeczny oznacza to, że nie o wszystkim ja decyduję. W związku z tym, jak pojawiały się nowe osoby, zaproponowały zmianę nazwy, nową nazwę. Ja jestem tam tylko jednym z elementów tej drużyny, a nie osobą, która decyduje o wszystkim. Także tak grupa zdecydowała i tak jest. A ten Nowy Ratusz, czyli nowe rozdanie, nowe otwarcie? Nowy Ratusz to jest nawiązanie do radnych, którzy obradują w tym ratuszu. To jest nawiązanie do tego, że w poszanowaniu tego budynku, w poszanowaniu dziedzictwa i tego, do czego doszliśmy w Gliwicach, jest również konieczna pewna odnowa. I dlatego jest Nowy Ratusz. I stąd ta nazwa. Tak w tym kierunku poszliśmy. Pana hasło wyborcze to prezydent bliżej ludzi. Tak. Ale jak śledzę wszystkich innych kandydatów i kandydatkę, to oni też chcą być bliżej ludzi, chcą prowadzić dialog. Ta bliskość Nowego Ratusza i pana jako kandydata, na czym ma polegać? Co to znaczy, że będzie pan blisko ludzi, prezydent blisko ludzi? Już mówię. Naszym zasadniczym takim punktem programu jest wsparcie rad dzielnic. Rady dzielnic to jest ten najniższy poziom samorządu w Polsce, w Gliwicach. I chcemy właśnie wesprzeć tę najniższą komórkę samorządu Gliwic. I ci ludzie właśnie radni dzielnicowi są najbliżej mieszkańców. Oni są w każdym miejscu, gdzie są potrzebni. To znaczy zajmują się krawężnikami, dziurami, problemem z przejściem dla pieszych. Te wszystkie najdrobniejsze sprawy, które wchodzą dopiero wyżej w wieloletnie prognozy finansowe, w strategię i tak dalej. Ale zaczynają się właśnie na dzielnicy osiedlu. Dlatego i to o tym mówi to hasło, bliżej ludzi. Ale to jest prezydent bliżej ludzi. Mówi pan Nowym Ratuszu, a prezydent bliżej ludzi, to znaczy... Prezydent jest obecny na każdej sesji Rady Miasta. A teraz obecnie. Też jest obecny. Tak, a ja bym chciał, żeby prezydent... Ale czym ta bliskość kandydata Nowego Ratusza różni się od bliskości innych kandydatów? O to mnie interesuje. Że prezydent bliżej ludzi schodzi jakby niżej o jeden poziom samorządu, czyli nie tylko Rada Miasta, tylko jest również Rada Dzielnicy. I my jeszcze chcemy zaktywizować społeczności wobec wspólnot, rad osiedli, bo czasami jest tak, że dzielnica jest na tyle duża, że mają swoje mini takie rady osiedla. Na przykład powstaje jakieś osiedle i tam też mieszkańcy chcą się integrować, żeby decydować o jakichś tam problemach związanych z kilkoma blokami. I to bliżej ludzi oznacza zejście. Czyli jak pan wygra, to będzie pan po prostu najbliżej ludzi, jak tylko się da, czyli będzie pan się spotykał często, z nimi dialogował, siadał na ławeczce, rozmawiał z mieszkańcami. No generalnie taką mam naturę, chociaż czasem najlepiej o tym wychodzę, natomiast taką mam naturę, że rozmawiam osobiście,
Staram się utrzymywać ten kontakt, relacje, czasami to jest bardzo trudne, bo jak właśnie pani tutaj zauważyła wcześniej, zmiana nazwy to też jest nie moja decyzja, tylko wspólnoty, w związku z powyższym ja ustąpiłem. Ale to jest mylące, bo wiele ludzi już zaufało nowej energii, więc no, teraz musi ale taka decyzja i też muszę się z tym pogodzić, prawda? I tak samo jest tutaj. Ja odbieram te informacje od społeczności. Pogodzić, czyli co? Czyli nie podobała się panu ta decyzja? Tak nie, no nie, że pogodzić. Po prostu uzgodniłem. No, konsensus polega na tym, że każdy ustępuje. Bardzo łatwo jest udowadniać, że się ma rację, bo pełne budki z piwem są tych, którzy mają rację. Natomiast problemem jest wtedy, kiedy musimy się dogadać i znaleźć wspólną płaszczyznę. I to jest najtrudniejsze. No dobrze, powiedzmy, że pewnym ukłonem w stosunku do Energii dla Gliwic jest to hasło, które promuje Nowy Ratusz i zaczyna je promować, czyli Pani energia. Redaktor, dokładnie to zauważyłem. Cieszę się, że Pani zauważyła, bo to właśnie jest taki sens. Ale wracając do tej energii, wygląda troszeczkę na to, że ostatni rok to kandydat Nowego Ratusza, a wcześniej ale do tego jeszcze wrócimy, troszeczkę przespał, czyli no, był w takiej hibernacji. No jest też pewna niekonsekwencja w pana działaniu, bo najpierw była ta energia, teraz jest Nowy Ratusz. Najpierw startował pan na senatora i bardzo szybko z tego startu się wycofał. To też nie jest dobre dla lokalnego polityka, żeby takie wolty wykonywać co chwila. No, tak, a to są dwie wolty w ciągu bardzo krótkiego czasu. No, być może to tak. To nie buduje zaufania. O, może tak. Być może tak, być może nie. Natomiast powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. Pokazuje to tą, że nasze środowisko jest niezależne. Niezależne od żadnych układów politycznych, gospodarczych. Te wolty kandydata są? Nie, to, co robimy. To, co robimy, to nie jesteśmy po prostu niezależni. Niezależni tak mają, że robią, kroczą swoją drogą konsekwentnie i cały czas w jednym kierunku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że mówimy o różnych relacjach w mieście, jak to powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że dzisiejszy prezydent, który ma zasiąść na tym fotelu, powinien pokazać swoją niezależność przede wszystkim od polityki, przede wszystkim od układów gospodarczych w Gliwicach i być liderem dla mieszkańców w trudnych czasach. Bo tak, dzisiaj, ale, przepraszam, dzisiaj mówimy ale pana o bezpieczeństwie. Nie było, również. To właśnie jest to przespanie. No nie nie było. Wiem, czy przespanie. No, ja też jestem osobą, która pracuje zawodowo. Ja nie jestem zawodowym politykiem. Ja po prostu pracuję, zajmuję się zawodowymi swoimi sprawami i funkcjonuję społecznie wtedy, kiedy na to po prostu poświęcam czas. Nie jest to moja główna działalność. Natomiast i właśnie jestem dyrektorem szpitala. I powiem tak, dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z takimi niebezpiecznymi czasami, kiedy poprzedni prezydent, który obecnie kandyduje, kompletnie nie sprawdził się w czasie pandemii, który nie wiedzieliśmy, w którym kierunku zmierzamy, kolejny jest wyznaczony. Ale prezydent Neumann twierdzi, że się doskonale sprawdził, ale ja, na tym buduje ale również proszę swoją mi pozwolić, kampanię. Proszę mi pozwolić ocenić to, te pierwsze 3-4 miesiące, kiedy ja pamiętam o tym, kiedy ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić, gdzie jest prezydent. Przecież szukaliśmy. To prawda, pojawiało się takie hasło. Natomiast dzisiaj mamy niebezpieczne czasy. Dzisiaj musimy przygotować miasto na to, że na sytuacje trudne, które mogą się wydarzyć. I teraz, no ale co z tym przesypianiem? Ale ja nie wiem, czy pani mówi o jakimś przesypianiu. Ja w każdym razie no mówię, nie że... było pana w przestrzeni miasta. A może nie było mnie w mediach tych takich, których normalnie to funkcjonowałem. Spotykałem się z ludźmi, funkcjonowaliśmy, robiliśmy projekty w ramach Forum Rad Dzielnic. Były różne imprezy, które wspólnie organizowaliśmy. Cały czas były. I to, że ja spotykam się z poszczególnymi osobami, to być może nie trąbią wszystkie media o tym, ale ja to cały czas robiłem. Cały czas to robiłem, tydzień w tydzień chodziłem, rozmawiałem i tak dalej. I dzisiaj mówię o tym, o czym nikt nie mówi. Dzisiaj mówimy o tym, że miasto trzeba przygotować również na sytuację, nie tylko, że będzie raj i bezpiecznie, tylko przygotujmy się na sytuację kryzysową. I ten kontakt z ludźmi jest do tego potrzebny. Dlatego, że wyobrażam sobie, że właśnie te najmniejsze, najbardziej komórki, najbliżej ludzi przygotują nas na ewentualne sytuacje, które nie chcemy. Dlaczego dzisiaj w Warszawie mówi się o odbudowie schronów? A w Gliwicach nawet nie wspomnieliśmy o tym. Czyli jesteśmy w programie Nowego Ratusza, jeżeli już mówimy o budowie schronów, czyli takiej bardzo konkretnej rzeczy. Ja przeczytałam program Nowego Ratusza, ale znam też program Energii dla Gliwic i one są właściwie tożsame, te programy. To dobrze czy źle? Trudno. Cały świat nie składa się z czegoś, czy jest coś dobre czy złe.
No ale jednak w tym nowym ratuszu powinna być jakaś wartość dodana, nie? Coś innego niż w energii. Nie wiem, nie wiem, nie zgadzam się. To może być, może tak, może być inaczej. Przychodzą ludzie, którzy mają swoje oczekiwania, swoje propozycje i słuchamy ich, wpisujemy w program to, o czym myślą. A czy to musi być takie samo? No nie, nie musi być. To może być coś nowego, to może być, może to są, część pomysłów jest pewną kontynuacją, ale to jest, życie jest dynamiczne, cały czas się zmienia. Czy my 3 lata temu myśleliśmy o tym, że po pandemii będziemy mieć kryzys związany z uchodźcami z Ukrainy? Nie myśleliśmy o tym. Musimy być dopasowani do tego, co się aktualnie dzieje. No to co jest takim oczkiem w głowie programowym nowego ratusza? Naszym oczkiem w głowie jest wzmocnienie roli rad dzielnic. To jest nasze oczko w głowie. Z list nowego ratusza startują radni dzielnicowi, którzy doskonale znają swój teren, doskonale wiedzą, w jaki sposób mogą służyć mieszkańcom i to jest jakby przyczyna, dla której się zorganizowaliśmy. Dobrze, a dlaczego nie udało się ściągnąć, może jak się udało, to zaraz się dowiemy od kandydata, na listy nowego ratusza społeczników spoza rad dzielnic albo ze stowarzyszeń? To jest moja pierwsza część tego pytania, a druga część pytania, że też odeszło kilka osób z nowego ratusza, co najmniej 2 kandydatów. Paweł Harlender i pan Zaczek, do konkurencji, czyli do Platformy Obywatelskiej, a nieoficjalnie to był taki powód, że był to w nowym ratuszu panował chaos programowy i organizacyjny i kandydaci nie chcieli uczestniczyć w takim chaosie. Pierwsze słyszę, naprawdę w przypadku... No ale te 2 przypadki są... Jeden z tych przypadków jest to członek partii politycznej, który dostał polecenie kandydowania z list partyjnej w ramach koalicji politycznej. Przyjęliśmy to ze smutkiem, no ale trudno. W przypadku drugim decyzja świadoma. Ja też to rozumiem i też wszystkim życzę powodzenia, dlatego że na listach samorządowych i tych takich komitetów wyborczych wyborców jest trudniej zrobić jakąś tam większą karierę, trudniej się rozwijać. My jesteśmy jednak nastawieni tylko i wyłącznie na pracę tutaj na poziomie Gliwic i na pewno partie polityczne mają lepszą ofertę dla osób, które chcą się w wyższy poziom wyjść i więcej robić na wyższym poziomie. Dlatego ja nie mam pretensji, no tak, taka była decyzja i tak zrobiono. Okej. Jak pan ocenia kampanię wyborczą, która w tej chwili trwa w Gliwicach? A jest fajna. Już troszeczkę tego przeżyłem i wiem, ale na razie jest okej. Na razie kandydaci troszkę tam sobie dyskutują, ale jest naprawdę w porządku. W tym, co widziałem wcześniej i to, co przeżyłem, jest to naprawdę kampania, która być może niektórych nudzi, natomiast bardziej jest pozytywna. Bardzo się cieszę, że kandydaci w pozytywny sposób podchodzą do innych kandydatów. To tak powinno chyba wyglądać. Tak, ja jestem zadowolony, być może ktoś inny ma inny odbiór, ale ja jestem z tego powodu zadowolony. Ja mam troszeczkę inny odbiór, na przykład kandydata nowego ratusza, bo oglądam te filmiki na Facebooku. Ale czasami odnoszę wrażenie, że kandydat nowego ratusza jakby czyli kandyduje, ja, tak? Tak, osoby, Kajetan, już Cezar, Kajetan Gornik już kandyduje trochę za karę. Za karę? Że nie ma w tym żadnego entuzjazmu takiego, jakby identyfikacji takiej silnej z ruchem. Takie odnoszę wrażenie. Czyli ja za karę jestem? Tak. Takie kandydowanie za karę. Z tych filmików tak by to wynikało. Ojej, to muszę powiedzieć mojemu przyjacielowi Wojtkowi Nurkowi, żeby spowodował uśmiech jakiś na mojej twarzy. Nie, absolutnie mamy entuzjazm. Dobrze się ze sobą czujemy. Lubimy to robić. To jest wielka, fantastyczna rzecz pracować i wymyślać i służyć ludziom. I ja do tego zachęcam wszystkich. To jest sympatyczna sprawa. A to, że moja minka może nie zawsze była taka atrakcyjna, to też troszeczkę przechodziłem infekcję górnych dróg oddechowych. Na różnych spotkaniach się wyeksploatowałem, no i też być może tak ten wokal był taki troszkę nie taki. Natomiast na pewno zapewniam, że mam energię, dużo mi to radości sprawia. Mam dużo spotkań, osobistych rozmów z mieszkańcami. Nie, absolutnie. Gdybym nie chciał, to bym tego po prostu nie robił. Gościem dnia był Kajetan Gornik, kandydat na prezydenta Gliwic z Komitetu Nowy Ratusz. Dziękuję.